W dzisiejszym filmiku chciałem troszeczkę opowiedzieć o religii. Witajcie, dziś nietypowy odcinek, zapowiedź filmu na moim drugim kanale. Na kanale Żyjesz Tylko Raz, w ten czwartek i w kolejny czwartek będzie film. Dave z Ameryki opowiada o chrześcijaństwie. Znalazłem ten odcinek dość przypadkowo i naprawdę tak bardzo mi się spodobał, że postanowiłem zrobić z niego jakby taką relację. Kilka fragmentów z wypowiedzi Dave'a odnośnie chrześcijaństwa. Co ważne, Dave jest chyba jest niewierzącym. Przynajmniej mówił o tym, że kiedyś urodził się w rodzinie rzymskokatolickiej, a teraz wygląda na to, że jest niewierzący. Ale jego wypowiedzi odnośnie kościoła rzymskokatolickiego i chrześcijan wierzących biblijnie, sam nazywa ich chrześcijanie ewangeliczni, chrześcijanie bez denominacji, chrześcijanie nowonarodzeni. To, co on obserwuje w Stanach, przekłada na warunki polskie. On widzi w kościele rzymskokatolickim podobne rzeczy w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. I niektóre jego spostrzeżenia są niezwykle ciekawe. Widzi też takie ciekawe rzeczy w kościołach ewangelicznych, w kościołach biblijnych, których w Polsce jest coraz więcej. Wielu ludzi nie wie nawet, że są tacy chrześcijanie, bo faktycznie w niektórych miejscach nawet zdarza się, że w promieniu 100 km nie ma jakichś chrześcijan wierzących ewangelicznie czy biblijnie, ale zdarza się też, że są, nawet bardzo blisko, tacy ludzie nie wiedzą o sobie, ponieważ, no właśnie, chrześcijaństwo ewangeliczne, biblijne to jest powrót do chrześcijaństwa z dziejów apostolskich, to jest prostota, to jest brak budynków, ale to jest podążanie za Jezusem Chrystusem i czytanie Biblii. Chrześcijanie ewangeliczni, biblijni to nie świadkowie Jehowy. Dziś w Polsce, jeżeli ktoś mówi tylko o czytaniu Biblii, to od razu mu się kojarzą świadkowie Jehowy, ale pamiętajmy, świadkowie Jehowy nie wierzą, że Jezus Chrystus jest Bogiem. To nie jest chrześcijaństwo. No właśnie, świadkowie Jehowy mówią dużo o Biblii, ale tak naprawdę ich nauki są układane przez centralę, która jest na Brooklynie. Ale to nie temat tego odcinka. Umieszczę tutaj jeszcze kilka fragmentów z wypowiedzi Dave'a. I co? Zapraszam w czwartek na drugi nasz kanał, na drugi kanał, na którym będę omawiał, no właśnie, trochę szerzej, po kilkanaście minut, dwa czwartki na kanale Żyjesz Tylko Raz. Zapraszam, link umieszczę w notatce do tego odcinka. To może zaczniemy od tego, jakie są religie w Stanach. Każdy wie, że w Polsce tak 99% ludzi to są katolicy albo coś takiego. Nie wiem, czy dokładnie 99 czy 98, ale w Polsce każdy jest katolikiem. Nawet jak nie jesteś katolikiem, to i tak jesteś katolikiem przez to, że twoi rodzice ci zrobili chrzest. Tylko 22% Amerykanów to są katolikami. To nie jest popularna religia w Stanach. Myślę, że jak się patrzy na mapę, tam gdzie byli imigranci z Włoszech i z Irlandii i z Polski, to właśnie tam są katolicy. Też mi się wydaje, że katolicy tak naprawdę mniej słuchają to, co Biblia mówi i bardziej ich to obchodzi, co Kościół mówi, albo ksiądz, albo papież. To, co papież mówi, wystarczy. I powiem tak, ja byłem zaskoczony, jak się przeprowadziłem z północy na południe i mieszkałem na Florydzie. Nadal części Florydy są część czegoś, co my nazywamy Bible Belt. I Bible Belt, albo The Bible Belt, to jest tak jak taki pas Biblii. I jak zobaczysz na mapie, to zobaczycie, że na południu, to tam, to jest The Bible Belt. Znaczy, że ci ludzie są, my na nich mówimy Jesus Freaks.
Myślę, że katolicy tak, okej, alkohol, świetnie, to jest część religii. Tak Jezus zmienił wodę w wódkę albo coś takiego. I to hej, będziemy pić. Ej, wiesz co, jego krew jest nawet alkohol, ale ci purytanie to nie. Dla nich to nie, to alkohol jest coś złego i oni są po prostu naprawdę radykalni, albo byli radykalni. I do dzisiaj ta tradycja istnieje w Stanach. To często ci ludzie byli, powiedzmy, normalni i potem dostali taką obsesję na punkcie Biblii. I różnica jest taka, że w Polsce mi się wydaje, że tak naprawdę Biblia się mniej liczy niż Kościół. Na przykład katolicy wierzą w takich rzeczach, które nie są w Biblii. To jak oni są Jesus freaks, to może katolicy są Mary freaks? Wy sami prawdopodobnie nie wiecie, co jest napisane w Biblii. I myślę, że Kościół katolicki właśnie tego chce, bo Kościół katolicki, on po prostu każdy mówi, co oni mają wierzyć. Na przykład jest takie święto, że Maria, nie wiem, poleciała do nieba albo coś takiego, że Maria nie umarła. Tak jest, że katolicy to wierzą. Nikt inny tego nie wierzy, a katolicy to wierzą. Przez to, że papież w roku 1950 albo coś takiego wymyślił sobie taką historię i powiedział, a to jest dobry pomysł. Od dzisiaj każdy katolik będzie wierzył, że Maria sobie chodziła po ulicy, była zdrowa i potem nagle Bóg ją tak, ja nie wiem, jakoś złapał, tak i ją wziął do góry, do nieba. To nie jest w Biblii. To w ogóle nie jest w Biblii. I po prostu jakiś papież to wymyślił. To pewnie nawet nie wiedzieliście o tym. I to jest właśnie to, że katolicy nie wiedzą, co jest w Biblii. A Jesus freaks, oni wiedzą. Oni wszystko wiedzą. Oni żyją swoje życie pod Biblią. To znaczy, że jak oni muszą podjąć jakąś decyzję, to oni ci powiedzą, oni pamiętają coś z Biblii i oni ci to przeczytają.